Jest ok. Pan jest gotowy? Tak. Proszę. Nie powiedziałam panu wszystkiego. Ja pani też nie. Przed domem zostawiłam walizkę. Jaką walizkę? Tylko do czasu. Kudleczkowa się znowu zakochała, ale proszę się nie obawiać. Widziałam człowieka, to długo nie wytrzyma. Jeśli by panu nie przeszkadzała moja osoba. Tylko, że... Problem? Nie. Tak. Poważny? Techniczny, tak bym go nazwał. Tego nie rozumiem. Mam tylko jedno łóżko. A mnie to nie przeszkadza. W nocy chrapię. Ja również. Rzucam się. Nie pan jeden. Śpię bez piżamy. Tylko jak? Tylko tak. Całe szczęście, że niedowidzę. No wie pani. Coś jeszcze? Uważam, że małżonkowie powinni spać osobno. A pan nie chce poślubić? Nie. To o co chodzi? Uważam, że ludzie mogą się spotykać w tym celu, żeby po tym, znaczy potem, mieć prawo do wytchnienia, samotności, odosobnienia. A, samotności, wytchnienia, odosobnienia. Kiedy my akurat chcemy zrobić syna, to chyba odwrotnie. Znaczy, mnie się tak wydaje, jestem absolutnie przekonana, że w takiej sytuacji to ludzie powinni być blisko siebie. Powiedziałabym nawet bardzo blisko siebie. Nie, taki związek bardzo szybko spoprzednieje. Ulegnie profanacji. Dziękuję. Dziękuję.